Heju, słychać mnie? E. Słuchałeś mnie, Małgosia, czy nie? Ale słuchaj, dobra, cieszę się. Bo szybko, bo tu mi mryga dźwięk na zielono i nie byłem pewien, czy działa. Dobra, 19. To możemy zaczynać. Cześć wszystkim. Na ostatnim webinarze z Java w mistrzach kodowania. Ostatnim razem bawiliśmy się trochę hasłami i tym, jak powinno się takie hasła zachowywać w bazach, jak je odczytywać, jak porównywać, jak dawać dostęp użytkownikom do serwisów. Dziś się pobawimy troszkę grafiką, troszkę ociutnikę, a mianowicie zrobimy sobie taki fajny projekt, mam nadzieję, że fajny, o nazwie, znaczy będzie polegał na tym, że zrobimy sobie memy. Będziemy robić memy, stworzymy sobie aplikację do robienia memów, czyli będziemy potrzebować grafiki i będziemy potrzebowali jakiś sposób na to, żeby odczytywać plik, zapisywać ten plik i dodawać do niego jakiś tekst. No dobra. W takim wypadku ja się przerzucam na pulpit. Widać mój pulpit. Powinno być widać. Dobra. To możemy lecieć. Tutaj, o, super. Tutaj na czacie wrzucę grafikę do pobrania, która będzie nam służyła jako grafik do mema, żeby nie było to sam ja. Czyli będziemy memować mnie samego. Gdybym mógł prosić pobranie tego pliczku na pulpit. Wystarczy mu tam powiesz obraz, zapisać na pulpit i tyle. Dobra. Gdy to uruchamiamy, kto nie ma uruchomionego, i tworzymy nowy projekt, nowy scenariusz, nowy Java scenariusz, czyli scenario new Java scenario, i ja swój nazwałem MemReactor. Wy możecie go sobie jakkolwiek nazwać, tak długo jak będziecie wiedzieli, o co chodzi. No i po tym, jak utworzy się, zrobimy sobie klasy. Jedna klasa to będzie klasa aktor, druga to będzie taka pomocnicza, związana z odczytywaniem i zapisywaniem tego naszego pliczku. Najpierw sobie zrobimy aktora, czyli prawym przyciskiem myszy na aktora. Tutaj z kategorii people, z grafiki, weźmiemy sobie facet czerni i nazwiemy go memer. Czyli wrzucamy sobie memera. I oprócz tego na puste pole tutaj w hierarchii aktorów prawym przyciskiem myszy i mamy new class. Czyli new class
i ta nowa nazwa, czy ta nowa klasa odczytywacz i język Java, czyli stoi tak jak było. Dajemy OK. Dobra. Na sam początek dorzucimy sobie tego naszego mannera do naszego świata. Czyli dwuklikiem otwieramy My World. Klasycznie usuwam i dorzucam memera. Memer. Niesieniu memer. Bez żadnych cudów, jeśli chodzi o konstruktor. Prosty konstruktor, to ma tylko działać. I dodajemy sobie obiekt. Czyli add object i ten obiekt to jest memer. Na samym środku tego naszego świata. No i mamy tego naszego lutka. Po 10 ram nic się nie dzieje, nic tam nie zrobiliśmy, więc nie ma co się dziać. Czyli na wszelki wypadek po stworzeniu nowego projektu dorzucamy sobie aktora i osobną klasę, która nie jest w żaden sposób powiązana ze światem ani z aktorem. Tą klasę, to jest w Other Classes, tworzymy poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na puste pole tutaj, o, i wybraniu New Class. I po wszystkim w świecie dorzucamy nowy obiekt typu member i dorzucamy obiekt sam środek naszego świata. Mamy? Powinniśmy mieć. Jak zwykle przypominam o takich skrótach jak kontrol spacja, która mi podpowiada składnie w inputcie i podpowiada też, jakie metody mogę znaleźć w danej klasie. To znacznie ułatwia i przyspiesza pracę. OK. To mamy do naszego memera, ale na sam początek dobrze byłoby wziąć sobie, odczytać ten plik, który mamy gdzieś tutaj na grupicie. W poprzednim projekcie robiliśmy tak, że w samym kodzie dorzucaliśmy ścieżkę do tego pliku. Ścieżkę do tego pliku i żeby ją zmienić, gdzieś tam później przy działaniu programu, musielibyśmy ją na nowo dorzucić w kodzie, skompilować program i dopiero wtedy coś z tym robić. Jest sobie inny sposób. Wyedytujemy sobie tą naszą klasę odczytywacz. Odrzucam te. Właściwie wszystko sobie tu wyrzucę. Dobra. I co ja teraz potrzebuję zrobić? Potrzebuję coś takiego zaimportować jak JavaX swing. Jest takie coś fajnego jak jfile chooser. Jest takie coś jak jfile chooser. On odpowiada za odczytywanie plików i za zapisywanie ich. No, powiedzmy, pojawia się tak fajne okienko dialogowe i normalne przechodzenie przez katalogi w Windowsach, OSX-ach i w Linuxach. Wybranie pliku, dajemy open i mamy. OK. Mamy tą naszą klasę odczytywacz. Ale na samej klasie się nie skończy, bo potrzebujemy wziąć sobie
i dodać ten nasz wybieracz plików do niej. To, że ją sobie zaimportowaliśmy, też potrzebujemy już dodać, stworzyć obiekt tego naszego wybieracza jfile chooser, czyli j chooser, skrótowo jfc, równa się new jfile chooser. I to będzie mi się działo w tym obiekcie. To będzie na tip-top, na dzień dobry ustawione. Z tego będę mógł korzystać w różnych sytuacjach. No i ta różna sytuacja to jest odczyt pliku. Więc dajemy sobie nową metodę public, publiczna, po to, żeby się do niej dostać ze świata lub z jakiegoś innego, z innej klasy. Public. Dajemy sobie na razie void, nazwa odczytaj plik. Albo otwórz plik, odczytaj plik, odczytaj obrazek, coś w tym deseń. Ja sobie dałem odczytaj plik. No i zagwozdka, jak tu zrobić, żeby ten nasz plik, nasze okienko dialogowe się pojawiło i żeby ten nasz plik został czytany przez nasz program. No to, żeby zrobić, wystarczy. Musimy jeszcze dorzucić. Właściwie nie musimy pewnej rzeczy robić, ale chcę wam coś, jedną taką fajną rzecz pokazać. Stworzymy sobie zmienną wielki całkowitej o nazwie wybór. I do tego wyboru przypiszemy sobie wynik tego naszego okienka dialogowego. Tutaj jak sobie JFC, czyli generalnie nasz JFile Chooser, to się tutaj wyrzuci wielu różnych metod. Ale nas interesuje pokazanie okienka dialogowego do otwierania, czyli show open dialog, gdzie tutaj tym parametrem parent jest po prostu dum. Czyli tworzymy sobie w tej naszej klasie odczytywacz, obiekt JFC klasy jfileChooser, a następnie tworzymy nową metodę odczytajPlik, w której tworzymy nową zmienną liczbową. To jest trochę śmieszne, ale zamiast wam powiem, dlaczego tak to robimy, że niby tutaj otwieramy plik, a przypisujemy wybór do liczby całkowitej. Tak troszkę może nie do końca to jest tak wiadomo, o co chodzi. Ten wybór, powiem wam jedną rzecz. Jeżeli, i teraz, jeżeli ten wybór równa się jfileChooser, mamy, o to akurat nie dam rady, nie mam żadnej podpowiedzi, to w tym momencie mogę sobie. Tutaj mam jfileChooser. Mam tutaj różnych rzeczy. Mi chodzi o approve option. Czyli jeśli wybór, ok,
Zapis tego będzie, więc będziesz mogła sobie bez żadnego problemu wrócić do niego. Jeśli nasz wybór to jest równy, będzie równy temu approve option, z dużych liter approve podkreśnik option. Otwieram klamrę i zamykam. To coś się tu stanie. Wydrukuję sobie na ekran system.out.println. Wydrukuję sobie w terminalu parę rzeczy. A mianowicie, jak nasz program będzie się dostawał do tego pliku? W jaki sposób? Jak on ścieżkę będzie wiedział? Jaką on ścieżkę będzie wiedział, przepraszam, gdzie ten plik się znajduje. I w tym momencie możemy przez system out.println sprawdzić sobie w JPFC i mamy tutaj coś takiego jak get JC. Po chwili przestało działać. To sprawdza. Get selected file. I mamy get name. Mamy coś takiego get name. Oprócz tego, dzięki temu będziemy widzieli, czy faktycznie dobry plik sobie wybraliśmy. System out.println. No i znowu JPC. No tutaj brednie pokazuje. Get selected file. Get selected file. Tutaj znowu bzdury. Pokaż ścieżkę do tego pliku wybranego przeze mnie. Stara dobra metoda copy clay. Get absolute. Czyli pobierzemy sobie, wydrukujemy sobie imię, czyli nazwę tego naszego pliku. Tylko w sumie powiedzieć. Wydrukujemy sobie nazwę tego naszego pliku, ścieżkę do niego i ścieżkę bezwzględną tego pliku. Zobaczymy, co też się stanie. Tylko żeby z tego skorzystać, żeby to się w ogóle pojawiło, musimy do naszego plika dorzucić wywołanie tej naszej metody. Czyli jeżeli input mouse jest this, czyli jeżeli wcisnęliśmy klawisz myszy na tym naszym memerze, to coś się ma stać. No i coś to jest memer równa się memer, czyli stworzymy sobie tego naszego memera i wywołamy sobie metodę. O, przepraszam, nie memer, nie memer. Się machnąłem. Odczytywacz, odczyt
szczyt.czek. No dobra. Czyli jeszcze, jeśli wybór to jest zatwierdzenie opcji, czyli OK lub jest, to w tym momencie wyrzucimy sobie na terminal trzy rzeczy. Nazwę naszego pliku, jego ścieżkę i jego ścieżkę bezwzględną. Żeby z tego skorzystać, w memerze, w metodzie act, która się właściwie wykonuje cały czas przez cały czas trwania naszej aplikacji. Jeżeli kliknęliśmy ten nasz obiekt, tworzymy sobie tego naszego odkrywacza i wywołamy tę metodę. To przechodzimy do głównego okienka. Dam run. Wciskam naszego kopka i coś tu się porobiło. Pojawiło się okienko, w którym mogę sobie poprzechodzić w różne katalogi. To moje zdjęcie to jest to. Daję open. W tym momencie w terminalu pojawiły mi się takie rzeczy. Czyli nazwa. Czyli ta pierwsza wartość to jest getName. Pobierz nazwę. W sumie się zgadza. Ścieżkę. Service Avi Desktop. To też by się zgadzało. Get Absolute Path też się zgadza. No dobra. Czyli tak naprawdę możemy w tym momencie powiedzieć, że coś może faktycznie działać z tym naszym Felczusem, skoro pobiera elegancko te wartości wartości ścieżki naszego pliku. I tak, ta nasza ścieżka, która tutaj jest, Absolute Path, one są właściwie zapisywane jako ciągi znaków, jako stringi. Więc generalnie możemy sobie ten ciąg znaków tego naszego pliczku przesłać do naszego memera i tam coś dalej z nim zrobić. Czyli generalnie powiemy naszemu memerowi, naszemu silnikowi od odtworzenia memów: hej memer, masz w tym miejscu pliczek, który chciałbym, żebyś obrobił i po prostu się nim zajmij. Więc to nasze void zmieniamy na string, czyli ciąg znaków, i zwracamy tą ostatnią wartość. Zwracamy JFC, get selected file, get absolute path. OK, mamy. Wszystko jasne do tej pory. Czyli tworzymy sobie naszego odczytywacza. Do niego dopinamy klasę odpowiedzialną za całe okienko dialogowe do odczytywania, do wyboru plików. I zwracamy ścieżkę do wybranego przez nas pliku. To jest właściwie w ramach testu, więc to możemy sobie spokojnie wykomentować przy pomocy F8. Tak. Wykomentujemy sobie, to nas właściwie nie obchodzi. To jest tylko czysto testowo, że on faktycznie działa, on faktycznie dobrze pobiera ścieżki. OK. Czy nasz ten memer powinien buczeć za moment, ale jeszcze nie.
Przerzucimy sobie to nasze tworzenie odczytywacza na samą górę. Niech to tam będzie. To się parę razy może przydać. Niech to będzie w samej góry, a nie tylko w tym konkretnym momencie. No i zapostka. Co dalej? Ok. Mamy odczyt. Pobranie tej naszej wartości ścieżki naszym plikiem. Teraz potrzebujemy stworzyć, przynajmniej ja tak lubię, osobną metodę sobie zrobimy do obrobienia tego naszego obrazka. Czyli public. I tutaj zrobimy sobie zwykłą metodę, która nic nie zwraca. Czyli public void generuj mem. Skoro void, nie potrzebujemy żadnego słówka literu. Ale w tej naszej metodzie generujmy przydałby się jakiś parametr. Przydałby się parametr z tą naszą ścieżką. Czyli jakiś string ścieżka. W tym momencie moglibyśmy już coś tam przerzucić. Odczytaj klik. Czyli jeśli kliknęliśmy sobie tego naszego numera, to podpowie czy nie? Nie podpowie. Generuj mem. Ja tu zaczyna wyszczeć, że nie ma żadnego parametru, no to udamy parametr. Czyli przerzucamy ten odczyt, tutaj klik, właśnie tam jako parametr tej naszej metody generujmy. Sprawdzę, czy faktycznie on dobrze przesyła wszystkie informacje. Znowu odpięta ścieżka. Plan. To. Wrzucimy na pulpit. Zdjęcie i faktycznie cztery wartości. Czwarta wartość się pojawiła. Bo nie wyczyściłem. Jeszcze raz. To open. No i tak. Tylko w jednym miejscu jest drukowanie tej mojej ścieżki i to jest tym, czyli to przesłał ścieżkę do naszego pliku. No dobra. Skoro tak, skoro mamy ścieżkę robioną, to pora się właściwie zastanowić, jak zrobić przy pomocy czego obrobić ten nasz plik graficzny. Wiele sposobów było na to, czasem troszkę bardziej hardkorowych, ale na szczęście w Javie w wersji 7 pojawiła się taka fajna klasa o nazwie Image.io. Image.io, która mi pozwala pobrać dany plik, który gdzieś tam sobie odczytuję i pobrać z niego grafikę, pobrać jego właściwości. Ok, bo przed chwilą mi zniknął ekran, ten udostępniony. Pobrać jego właściwości typu szerokość, wysokość itd. itp. Co mi bardzo mocno ułatwia sprawę, po prostu. Bo w tym momencie nie musimy jakoś tam dziwnie to przeliczać, sprawdzać, tylko mówimy mu image.io, podaj rozmiar mojego pliku, który sobie tam gdzieś wybrałem i cześć. No i tyle. Żeby z tej klasy image.io skorzystać, potrzebujemy sobie ją
wziąć. Okej, dobra. Wróciłem. Mamy zawirowania na sieci. Dobra. Skończyłem na tym, że żeby skorzystać z tej naszej klasy image.io muszę najpierw badać. Potrzebuję zaimportować sobie import javax swing, to jest pardon, javax image.io image.io. Okay, czytałem, to jest zrobione. Cześć Asia. Coś mi tu jeszcze. No. Czyli
Mam sobie tu nasze, to moje image.io. Nie widać pulpitu. Moment, czekaj. Już? Jest ok? No, super. Dobra, dzięki Kasia. Bo miałem tutaj pokazane, że niby jest, ale coś mi nie pasowało. Tak, dzięki Ci za to. Ok, czyli dorzuciłem na samej górze tego mojego memera import JavaX image.io.image.io, czyli input-output image. Strumień otwarcia. Zamknięcia, znaczy wejścia, wyjścia dla obrazka. Wszystkie takie różne rzeczy związane z obrazem można w nim, w takim wypadku zrobić. I cała zabawa będzie właściwie tutaj w generuj mem. Czyli na wszelki wypadek generuj mem dla przypomnienia jako parametr string ścieżka. I jak sprawdziłem, ta ścieżka faktycznie jest przekazywana. Dobra ścieżka jest przekazywana, więc mogę się zabrać za importowanie osoby biblioteki do obsługi tego naszego obrazka. Ok. Tylko, żeby korzystać z tego naszego obrazka tak w 100%, potrzebujemy coś na nim narysować, napisać, narysować. Żeby to zrobić, musimy jeszcze parę rzeczy zaimportować. Import Java bo ta klasa, ta biblioteka właściwie, będzie mi pobierała grafikę tego naszego obrazka. I coś z tą grafiką będę mógł zrobić. Będę mógł tam coś narysować itd. itp. Co jeszcze? Import Java AWT image buffer image. Buffer image jest potrzebny do tego, żeby gdzieś ten pliczek graficzny zachować w pamięci tego naszego programu. I na razie to by wystarczyło tyle. Nie, jeszcze raz. Import java.io file. Tutaj jest jakby nie było klik, więc jak najbardziej trzeba zaimportować obsługę wejścia dla pliku. Czyli nie tylko dla obrazka image.io, tylko io file. Takie pytanko, widać mniej więcej ten bon? Jest czytelny w miarę? Czy jeszcze podkręcić wielkość przesiąganki? Mogę jeszcze podkręcić trochę z 1-2 piksele. Powinno być nieco lepiej. Czyli oprócz Greenfoota dorzucam AWT Graphics. Super. Java.AWT.image.bufferedImage i import java.io file. I jako wisienka na torcie JavaX image.io image.io. Takiej przyjemniejszej obsługi obrazków. Ok, mamy coś jeszcze pokazać? Tego wczytywacza macie wszyscy? MyWorld to jest właściwie, to są linijki, więc tam niewiele się zmienia w moich programach. Ja bardziej wolę operować na osobnych klasach niż na świecie. Coś się zmieni. Ok.
Możemy dalej? Czyli po zaimportowaniu tych moich bibliotek, żeby to wszystko poobsługiwać, w mojej etapie generuj mem, tworzę sobie buffered image get image. Bo tworzę sobie taki obiekt buffered image i do tego get image przypiszę image.io. Znowu mi nie podpowiada. Dorzucam odczyt. Nie podpowie. Odczyt. No i odczyt czego? Odczyt pliku. Czyli new file. A parametrem tego nowego pliku, bo tak fajnie kaskadowo wychodzi. Pobierz obrazek. Znaczy, powiedz. Pobierz obrazek. Jest? Wszystko ok? Bo mnie na chwilkę przywiesiło, więc wolę spytać. Mamy pobierz obrazek, odczytaj plik i jako parametr dla pliku to jest moja ścieżka. New file, ścieżka. No, tylko w tym momencie pyszczy, bo coś mi się jednak nie do końca podoba. Nie podoba mi się to, że nie jest to złapane w wyjątek, bo w trakcie tego, jak my będziemy odczytywać ten plik, coś z tym plikiem może się stać. Może być usunięty, może by się zmienić nazwa, czyli generalnie to tak, jakby był usunięty. Więc musimy się zabezpieczyć przed tym, żeby się program po prostu nie wysypał. Najprościej to rzucić po prostu w metodzie w jej nazwie. Tylko mi tu jeszcze być, że nie zawsze takie klasy jak IO exception. No i prawidłowo. Dorzucamy sobie jeszcze jeden import. Java IO exception. I w tym momencie przestał puszczać. Tym się jeszcze będziemy musieli zająć, ale to za moment. Czy mamy ten nasz pobrany obrazek dzięki klasie input output image, który odczytuje mi nowy plik na podanej ścieżce. To mniej więcej przypomina rozmowę z takimi dzieciami, kiedy one odpowiadają jednym słowem i trzeba drążyć głębiej, żeby się dowiedzieć, co się stało lub co chcą itd. itd. Czyli mamy buffer get image, czyli nasz plik już jest. Super. Teraz potrzebujemy dorzucić jeszcze coś, dzięki czemu będziemy mogli malować po tym naszym obrazku. Graphics malarz. Tutaj zero konwencji. Tutaj angielskie, tutaj polskie. A, niech będzie. Malarz równa się. No i do tego malarza bierzemy get image, nie podpowiadam, get graphics, czyli pobierz grafikę z tego mojego obrazka, który pobrałem sobie z jakiejś tam ścieżki.
No on nie powie mi nic, już no, nic nie powie. Bo generalnie getImage też ma jakieś tam, też ma swoje jakieś metody do rysowania po tym pliku, ale to tak troszkę nie do końca, bo nie ma na przykład wielkości czcionki, nie ma koloru czcionki i to się troszkę tak mija z celem i chyba koloru też nie ma. Ma tam tylko, tam potrzebuje, tam ma trzy rzeczy. Ciąg znaków, X, Y, tyle. A my chcemy troszkę to bardziej urozmaicić, bo dorzucimy sobie kolor, dorzucimy sobie król czcionki. No i to się pojawi gdzieś tam na X-ach, Y-ach. Żeby to zrobić, potrzebujemy tego naszego malarza, Graphics. To też mamy załatwione. OK. I w ramach jak to bywa, że mamy zwykle jakiś tekst, prawda? Mamy tekst. No i ten tekst najlepiej pobrać sobie string tekst równa się. No i wykorzystamy sobie kolejne okienko dialogowe, znane już dość mocno, bo często go używamy na naszych szkoleniach, w naszych projektach, czyli option pane show input dialog. A jako parametr ciąg znaków podaj tekst mema. I jak zwykle Greenfoot mi pyszczy, że nie zna czegoś takiego jak Jade Option Pane. I to znowu musimy dorzucić do naszych ślicznych bibliotek. Czyli w samej góry import Java X Swing JO czy ten. Mamy? Czyli bierzemy sobie tekst z okienka dialogowego i coś z nim będziemy robić. Ale żeby to zrobić, musimy dorzucić bibliotekę, która mi odpowiada za właśnie pokazanie się całego tego okienka dialogowego z tekstem, czyli JOptionPane. Czyli mamy sobie JOptionPane. Dobra. Mamy to. To teraz potrzebujemy jeszcze parę rzeczy. Mamy tekst. Kolor czcionki też by się przydał. Kolor czcionki ustawiamy u malarza, czyli po prostu, no, jak to malarz. Zamawiamy malarza i mówimy mu: hej malarz, ja chcę, żeby ten pokój był na śliwkowy. Fajnie, no, kto komu zabroni śliwkowy. Więc dajemy malarz i... Nie podpowiada. Malarz. Ale to będzie ustawienie koloru. Ustaw kolor. I tu jest lekki kwas związany z tym naszym kolorem, bo w wersji Greenfoota od 3.1.0 Greenfoot ma kolory już ustawione sam w sobie. I żeby było śmieszniej, ta metoda setColor tych greenfootowych kolorów nie przyjmie, więc musimy wykorzystać te javowe, żeby się do nich dostać. Java AWT color.black. Musimy pisać takiego potworka, czyli wykorzystać z Javy, z graficznej biblioteki AWT, właśnie z klasy color, kolor czarny. Czyli w tym momencie on będzie malował na czarno.
Przynajmniej nie będzie. Gdybyśmy chcieli tak pomalować pokój. OK. Kolor mamy. Teraz by się przydało jeszcze dorzucić czcionkę. Malarz porówny set. I tutaj mi podpowiada set font. I tutaj musimy stworzyć nową czcionkę. To jest Roman. To jest Roman. Font. To było tak. Okay. I jeszcze wielkość 35. Czy on tu podpowie, co, jak to się dzieje, czy nie? Powie, coś jeszcze mi tam brakuje. Moment. Tak, jeszcze mi czcionki tutaj brakuje. Może z tego powodu robić pochyl. Czyli po tym option paint dorzucamy jeszcze sobie import Java. Te font. I to powinno załatwić sprawę. Z tym font plain na dole. Tak, zrobiło. Czyli u samej góry, żeby korzystać z nowej czcionki, bo tak on domyślnie daje chyba 12, więc musimy stworzyć nową czcionkę o jakimś tam kroju. Tam jest nie Roman. Plain, bo to bez żadnych udziwnień. O wielkości 35 pikseli. Żeby dorzucić tą czcionkę, muszę jej bibliotekę po prostu dodać do mojego projektu. Czyli import Java AWT font. Mam AWT font i teraz co potrzebuję zrobić? Potrzebuję, kiedy już mam kolor i czcionkę, to teraz przydałoby się coś narysować. Malarz. Odpowiednie draw. Draw jest OK. Draw, nie drwa, tylko draw. Tylko nie będziemy rysować żadnych owali, prosto kątów, kwadratów, trójkątów i tak dalej, tak dalej. Narysujemy sobie ciąg znaków. Draw string i on potrzebuje mieć po pierwsze, no nie podpowiem, jego konstruktor, to jest wywołanie konstruktora, metody też, ta metoda potrzebuje trzech parametrów tekstu, jaki się pojawi i miejsca, w którym ma się pojawić. Czyli x, y. Tekst mamy. Tekst. Pierwszy parametr. Tekst. Załatwiony. Super. A x, y. Jak sobie zrobimy? Dobrze byłoby sobie wziąć z tego naszego obrazka jego wymiary. Po to, żeby ten nasz kod był bardziej uniwersalny, a nie użyć mi to na 200-300 pikseli. No, można, tylko co jeśli mielibyśmy obrazek 100 na 150, albo co gorsza 1500 na 1500. W tym momencie nie byłoby to jakoś tam sensownie rozmieszczone. Więc mamy ten nasz tekst. Pierwszy parametr to jest x. Możemy się posiłkować tym naszym getImage. Czyli to nasze getImage. GetImage i tu mamy najpierw szerokość, czyli powyższa szerokość, ale chcielibyśmy to.
na połowie, więc przez dwa. Jeden załatwiony. I żeby to było na samym dole, to musimy wziąć jeszcze wysokość. Czyli bierzemy wysokość, bo wysokość jest brana od góry do dołu. Czyli bierzemy sobie Earth Image, Earth Height, czyli pobierz wysokość, czyli mamy wysokość. Ale żeby to było troszkę powyżej, musimy od tej wysokości odjąć. Czyli odejmiemy sobie ze 20 pikseli. I to powinno zrobić robotę. Czyli ten nasz malarz ma do zrobienia trzy rzeczy. Po pierwsze, ma zastosować taki kolor, a nie inny. Przepraszam. Po drugie, ma zastosować taką, a nie inną czcionkę. Czyli ta jest New Roman, po prostu zwykła, czysta. Rozmiar 35 pikseli. A następnie ma napisać, narysować ciąg znaków na tym naszym obrazku. Ok. W tym momencie dobrze jest sobie tego malarza naszego usunąć dyspozycję. Czyli po obrobieniu całego naszego obrazka, niech po prostu sobie idzie. I zagwozdka, jak zrobić zapis do nowego pliku. Skoro mamy tego naszego wczytywacza, który wywołuje tam fajne okienko dialogowe, możemy z niego skorzystać raz jeszcze. Przechodzimy sobie raz jeszcze do tego naszego odczytywacza. I on tu ma odczytaj plik. Dorzucimy mu może public string zapisz plik. String dlatego, że po raz kolejny będziemy wybierali ścieżkę, w której będzie zapisany ten nasz obrazek. Będziemy ją zwracać do naszego memora. Czyli to otworzymy sobie nową metodę, zapisz plik. Na razie dajmy sobie tutaj return null, po to, żeby nam nie pyszczył za bardzo podczas pisania. I tak naprawdę jedyne, co tutaj właściwie robimy, to kopiuj wklej. Czyli odczytaj plik i zapisz plik, to właściwie robią to samo cały czas. Więc tak naprawdę można byłoby z tych dwóch metod zrobić jedną obsłuż plik. Ale na razie sobie rozbijemy na dwie różne metody. Mamy odczytaj plik i za plik. Tutaj też. Tutaj też to będzie cała ścieżka. No tylko tutaj musimy wziąć sobie jeszcze ten JFC o otwarcie tego naszego okienka. Czyli JFC, no nie do końca, show open dialog, show save
W tym momencie się one różnią. Nie możemy dać obsłuż plik, tylko mamy dwie różne złe rzeczy. Można by zapis plik zrobić przy pomocy tego show Open Dialog, tylko tak śmiesznie wygląda, że chcemy zapisać plik, a on tam ma w okienku Open. Można. Niektóre programy tak mają, że jest Open jako zapis pliku, ale my chcemy wziąć sobie show Save. I w tym momencie możesz się zastanawiać, dlaczego ja tutaj nigdzie tego nie przypisałem. No dlatego, że właściwie to będzie nam jakby posiadało w swoich własnych właściwościach te wszystkie ścieżki, czy tą ścieżkę, którą sobie braliśmy. Czyli generalnie jeśli wpisaliśmy jakiś plik, jakaś tam ścieżka się pojawia, ale kiedy dajemy zapisz plik, on zostaje zastępowany przez ten najnowszy wpis, jaki zrobiliśmy przy zapisie. Czyli metoda zapisz plik jfc.showSaveDialog bez żadnego komponentu nadrzędnego, czyli jako parametr null, i zwrócić ma ścieżkę bezwzględną naszego wybranego pliku. Możemy dalej? Okej, dobra, to lecimy. Memer. Czyli mamy tego naszego malarza, którego już sobie wyrzuciliśmy z naszego programu, z naszego pokoju, z naszego mieszkania po skończonej robocie. I potrzebujemy teraz zapisać ten nasz plik. I do tego posłuży nam image.io. Write. Jest takie coś. No i jaki plik będziemy zapisywać? Właściwie jakie dane będziemy zapisywać? Po pierwsze, getMerge, bo to te dane gdzieś tam są w pamięci i te dane będą wypluwane jako plik. Drugi parametr to jest format pliku. Weźmy sobie JPG i dalej musimy powiedzieć mu, że to ma być nowy plik z wybraną przez nas ścieżką. Czyli tam mieliśmy odczyt, czyli odczyt. Zapisz. Nasza generacja mema, nasz generator mema, podbiera sobie ścieżkę, odczytuje plik ze ścieżki, pobiera grafikę z niego, tak żeby można było co z nim zrobić. Bierzemy sobie tekst jakiś tam, ustawiamy malarza, dzięki któremu będziemy mogli coś na tym naszym pliczku namalować. Ustawiamy mu kolor, ustawiamy mu czcionkę, rysujemy tekst na dole. Później tego malarza usuwamy z pamięci i zapisujemy plik. Tyle. Ale żeby to jeszcze zagrało, tutaj musimy jeszcze dać obsługę wyjątków, czyli w public act nad tym naszym warunkiem
bierzemy sobie try catch. No i co mamy złapać? On tam nam mówił o IOInception IOR, ale nic z tym wyjątkiem nie robić. Żeby nie było, tak się nie powinno robić, się ustawia wyjątki, bo są spuszczone. Powinno się powiedzieć użytkownikowi, że nie ma pliku, nie ma dostępu do pliku itd. itp. Nam na razie wystarczy tak jak jest. Czyli try, nawias wąsaty i tu cały ten if z klikaniem danego obiektu. Zamykamy klamrę. Złamy wyjątek o takim typie. Wyjątek wyjścia. Identyfikator jego, czyli IOE. Myślę, że teraz będę mógł coś. Nie, dalej. IOE. No i jeszcze mamy to puste. Ok. Pora to przetestować. Skompilowało się, więc tu już jest połowa sukcesu. Daję run. Klikam gostka. Wybieram sobie pull bit. I to jest mój obrazek. Open. Podaj tekst mema. Mech. Daję OK. I od razu się pojawia okienko dialogowe do zapisu. On tutaj ma na razie wszystkie typy plików. Jako file name mem. Po prostu bez rozszerzenia, bo już tam to rozszerzenie dajemy już tutaj. On sobie sam to generuje, on sobie sam dokłada to rozszerzenie JPEG. Dajemy save. No i nic nie wybuchło. O, nie dorzucił pliku. Nie dorzucił rozszerzenia. No dlatego, że jestem stara środka, nie będę paru rzeczy. No, ale zrobił, faktycznie jest obrazek z podpisem mech. Teraz jak zrobić, żeby ten nasz format, to rozszerzenie się pojawiło, bo to na razie jest zakodowanie, że tak, wszystkie przeglądarki mają go, ten nasz plik odczytywać jako JPEG. Ale żeby go odczytywały, zapisz plik, new file i tu będzie jeszcze plus .jpg. Czy generalnie odczyt. Zapisz plik, zwraca mi tą ścieżkę taką, c users addziel mem, bo tak sobie nazwałem to. No i oprócz tego mema mam jeszcze dorzucę jeszcze .jpg. Podam drugi test. Eheszki. Ok. I daję mu teraz memik save. Daję mu save i jest. Zrobił. Mam jakieś eheszki, czyli jest chyba ok. Działa? Przetestujcie, sprawdźcie. Nie kompiluję. OK. Kompiluję. Albo w którejś klasie powiedzieć, gdzie jest błąd. A że najczęściej robisz coś w menerze, więc
tu coś będzie nie tak. Jakbym mógł prosić, żebyś przeszła do Homera, bo tam najprawdopodobniej jest jakiś błąd i sprawdziła, gdzie tam Gridfoot zgłasza błąd. Czy odczyt zapisz plik? Czy odczyt zapisz plik? Zgłasza błąd, czy odczyt zapisz plik? Okej. Jaki błąd? Jak najedziesz na to czerwone podkreślenie, to powinien powiedzieć, z czym ma do niej problem. Jeśli nie dam, zapisz czek. Wreszcie działa? Dobrze, czego jeszcze będę kasie debugował? Co jest z metodą? Co jest z metodą? Metod not found? Ewentualnie metod not found. To by też chciał u mnie. Zestaw tego grafika. No i teraz mi będzie. Metod tak? Co jest metodą? Działa. O, super. Co było nie tak? Literówka? Czy przy nazwie metody? Bo on tak mówi właśnie, że cannot find symbol metod zapisz plik. Literówka. Super. Cieszę się, że poszło. Zapisz plik. Ok. Też zapisz plik. I żeby było śmieszniej, to teraz to powiedziałem. No to w malarzu mamy. Tutaj pokazałem paru rzeczy, które chciałem pokazać. Set font. Set font. Set font. Set font. Yes. Ok. Och, moment, nie to, tylko new font. To może nie stąd, tylko serio?
Tak, o. Dwa stronika. Tutaj właśnie potrzebuję ciągu znaków i ruch liczb zwykłych. A więc mi pokazać dokładnie. Get image. Mamy coś jak get image. Get image i jest coś takiego. Tu tylko. Coś podejrzewam z. Tak, z huta. Jest draw string, a to nas nie interesowało w ogóle. Samo get image, gdybyśmy sobie wzięli, to on tu nie ma żadnego rysowania, nic. Dopiero musimy mu dać. Czyli nie ma rysowania, rysowania. Bezpośredniego pobrania z jakiejś tam ścieżki. Musimy się odwoływać właśnie poprzez image.io. No to chyba nie jest takie złe. Ok, dobra. W tym naszym odczytywaczu, bo jak sobie uruchomimy ten nasz program, to tam się sporo rzeczy pojawia zupełnie niepotrzebnie, bo na co mi tutaj przy odczytywaniu jakiegoś pliku, to, że mam jakieś pliki tekstowe, wszystko ten dialog lub PDF z Java, który gdzieś tam się napisało, albo jakieś teksty. Teksty mnie nie interesują, na tekstach nic nie narysuję z grafiki. Dobrze byłoby dorzucić coś takiego, taki filtr. Tak, jakiś filtr. I ten filtr sobie stosujemy w naszym odczytywaczu. Żeby z niego skorzystać, znowu musimy wziąć sobie nową bibliotekę. Import javax swing. Oj, tu jest. File name extension filter. Taki lekki hardcore. A ja go może przekopiuję do czatu. Żeby było trochę lepiej. No okej. Okay. I ten nasz file name extension filter file name filter ma się filter tak. To można zrobić sobie sposób. I tutaj mam dorzucić takie coś. JPEG PNG. JPEG PNG. Ups. Nie, dobrze. JPEG PNG to się JPEG jeszcze PNG. I to mniej więcej oznacza tyle, że zrób mi filtr, którego tekst będzie JPEG PNG i przyfiltruj mi wobec plików JPG i PNG po prostu, czyli będzie mi pokazał JPG i PNG. Nic więcej, nic innego. Teraz, żeby ten filtr zastosować sobie, no muszę jakoś go zastosować, dorzucić go do tego naszego file3.0. I muszę go dorzucić przed tym, jak dokonam wyboru. Więc przed tym moim
wyboru na się. JFC Show Open Dialog. To jest JFC. I mam tutaj set. Jest set file filter. I filter po prostu. Czyli w tym momencie powinienem mieć to dorzucone. I podobnie tutaj. Ctrl V. Ctrl V. Czyli dodajemy do tego naszego file choosera, naszego wywoływacza okienka dialogowego, filtr. No i na szybkiego pokażę, jak to działa. Zabieram. Klikam sobie gwiazdkę i aha. Patrzcie. Files of type. JPEG-PNG. Już się to domyślnie wstawił. JPEG-PNG. I nie ma tu żadnych innych śmieci. Na płycie są tylko grafiki. Są tylko JPEG i PNG. Więc to może faktycznie być. OK. I w ten sposób można sobie też przy tym file chooserze można sobie wybrać plik tekstowy i dać mu filtr, że tylko pliki tekstowe TXT i właściwie tylko tyle, bo reszta jest jakoś nieformatowana, a pliki tekstowe są jakoś tam w miarę do odczytu. No i to się, jak widać, działa. Więc jedna linia, no dwie. Dwie linie i mamy zrobiony filtr zapisu i odczytu dla naszych pliczków. Działa. Hello. OK. Hello, man. Daję save. I mam hello, man. Hello. No. I to by było na tyle. Jakieś pytania co do tego? Kasia działa super. Cieszę się. OK, super. Cieszę się. Dobra, no to tyle na dziś. A, i takie małe w sumie, bo te zaświadczenia, które tutaj za chwilkę jeszcze wrzucę, link do nich, w tym momencie na pierwszych zajęciach mieliśmy z obsługą dat projekt. Tutaj mamy rysowanie na grafice. W ten sposób właśnie są robione te doświadczenia, że dostęp do tych doświadczeń jest blokowany po dacie z pierwszego projektu. Tworzenie doświadczeń jest robione dzięki czemuś takiemu. Więc po raz kolejny no, chciałem pokazać, że faktycznie takich rzeczy się używa w Javie i one są, wydają się dość przydatne i całkiem fajne i znośne do napisania. Tak, wszystko w porządku? Łukasz działa, więc OK. Cała reszta 19 osób. No spoko. Jakieś pytania jeszcze na sam koniec?
Nie. No to dziękuję Wam. O, Kasia? O, super. Też dziękuję. Dzięki, dobranoc. Cześć Wam wszystkim. Miło było Was widzieć, słyszeć, czytać itd. No i tyle. Miłego chodzenia. Dobranoc.